Cześć wszystkim. Dzisiaj nagrywamy w trochę większym składzie. Mamy tutaj Harego gościnnie. Piesek jest u nas przez 4 tygodnie, a my zainspirowani filmem, który widzieliśmy od check-in Klaudia i Michał, postanowiliśmy nagrać nasze podróżnicze podsumowanie roku 2023. Przygotowałem kilka takich statystyk. 20 tysięcy tabelek. Excel. W całym poprzednim roku odwiedziliśmy 8 państw i po kolei od stycznia polecieliśmy do Aten w Grecji. Potem byliśmy w Polsce we Wrocławiu. Potem była Malta. Była Malta. Zakopane, czyli Polska znowu. Potem polecieliśmy do Skandynawii. Pierwszy raz tam byliśmy i byliśmy w Szwecji, w Malmo, z którego przyjechaliśmy pociągiem do Danii, do Kopenhagi. Potem polecieliśmy na ponad miesiąc do Indonezji. I na jesień wybraliśmy się do Bergen, do Norwegii. Potem skoczyliśmy sobie do Neapolu, do Włoch. I na koniec, w grudniu, przed świętami, byliśmy w Hiszpanii po raz pierwszy w Maladze. To teraz już te statystyki. Więc dni w podróży, które spędziliśmy w 2023 roku, jak je podsumowałem, to byłem w ciężkim szoku. I nie uwierzycie, ale byliśmy 63 dni w podróży, pracując na etacie i mając 26 dni urlopu, tak jak wszyscy. Sonka, ty miałaś jakiś urlop bezpłatny chyba? Dwa dni. A mi jeszcze 10 dni urlopu zostało. Także dobrze zarządzam czasem. Teraz loty. Przez cały rok odbyliśmy 20 różnych lotów i spędziliśmy 86 godzin w samolocie. To też, jak sobie tak odsumujesz, to jest kupa czasu. A co robiłeś w samolocie przez te godziny? Produktywnie spędziłeś ten czas, czy po prostu w samolocie regeneracja dżemka? Głównie na długich lotach to oglądałem filmy, a na krótkich lotach to raczej drzemałem. Także... A ja za każdym razem obrabiałem zdjęcia. A, czyli produktywnie. Przez cały rok na YouTubie opublikowaliśmy 40 filmów, które trwały 362 minuty. To tak wyglądają statystyki. Teraz zadaliśmy sobie kilka pytań i odpowiemy na nie. A, jeszcze ostatnia statystyka. Zapomniałem wam podać ostatnią statystykę, czyli podsumowałem wszystkie koszty, czyli ile te wszystkie podróże nas kosztowały. I tutaj też można się przerazić, bo na podróże w całym roku 2023 wydaliśmy 43 100 zł. Sonka się zawsze śmieje, na YouTubie też możemy podać, ile zarobiliśmy z tych filmów, więc zarobiliśmy zero. Wszystkie podróże pokryliśmy mniej z własnych... Niż zero. Mniej niż zero. Wszystkie podróże pokryliśmy z własnych pieniędzy i nie mieliśmy tutaj żadnego dodatkowego finansowania. Dobra, to teraz pytania. Ja to nie widzę. Cięcie. Zoom. Dobra, przechodzimy teraz do pytań. Który kraj przykład Q&A, sami żeśmy sobie te pytania zadali i teraz sami sobie je na nie odpowiemy. Ale jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Odpowiemy na wszystkie. Czy Maciek. Który kraj przypadł ci najbardziej do gustu? Norwegia. No to ja mam to samo, Norwegia. To był super. To było odkrycie tego roku. Która z podróży była najlepsza? Indonezja. No to ja mam to samo, Indonezja. Nie wiem, zgapiałaś chyba przy tych odpowiadaniach. Może mamy po prostu podobne gusta i odczucia. A, no tak. Dobra, gdzie byś wróciła, a gdzie nie pojechałabyś jeszcze raz? Ateny mnie nie urzekły. No to ja mam tak samo. I miasto Neapol mnie nie urzekło, aczkolwiek tam na pizzę bym wróciła. No to dokładnie. Ja na pewno bym wrócił na Maltę, do Skandynawii, dowolne państwo. Jakie miejsce zaskoczyło ci pozytywnie? Malaga. Malaga bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Super, super czyste, fajne, przyjazne miejsce. Ciepło, miło. A mnie zaskoczyło Bergen. Zdecydowanie nie wyobrażałem sobie, że może być coś tak pięknego, takie fajne atrakcje. Chyba dzwoni jakiś słuchacz już z pytaniem. Które miejsce cię zawiodło? Ateny. Ja też Ateny. Spodziewałam się wielkiego wow. A były tam tylko przewrócone parę kolumn i tyle. No nie no. Ja do tego podchodzę. No. Dobra, najlepsze śniadanie. To teraz ja pierwszy odpowiadam i było to śniadanie w Maladze. Była to briożka z pastrami, z jajkiem po benedyktyńsku i mega sałatką. Było to przepyszne, naprawdę. Najlepsze śniadanie, jakie jadłem w zeszłym roku. A ty, Sonka? A dla mnie najlepsze śniadanie było we Włoszech. I to była świeża bułka z prosciutto crudo. Też była dobra. To jest coś, co mogłabym mieć cały rok na okrągło. To było przepyszne.
Dobra, to teraz najlepszy obiad albo kolacja. To chyba mamy wspólny No typ. chyba pizza w Neapolu. Pizza w Neapolu. Margherita klasyczna wymiatała po prostu. Dokładnie. No i jeszcze ja bym na równo dał grecką kolację w Pireusie. W tej rodzinnej dokładnie. Takiej knajpce. To było przepyszne. Dobra, teraz to, co ty lubisz najbardziej. Najlepszy deser. Czatul dlawa w Indonezji. W hotelu Amber. W hotelu Amber. No i oczywiście tiramisu we Włoszech. O, a ja bym postawił na New York Cheesecake. Też w Indonezji. Ale tylko na Glier. Dobra, najdziwniejsza potrawa. To chyba mamy we dwójkę. Durian. Najlepsza kawa, którą wypiliśmy w 2023 roku, to? Kawa we Włoszech. Espresso klasyczny. Kawa we Włoszech. W Neapolu. Neapolu. No i ja mam jeszcze jeden typ. Ty nie piłeś tej kawy, ale ja mam kawę w Lomboku w Ondoxioli od najlepszego baristy oddanego. Ta kawa też jest super. Nigdzie takiej kawy nie wypijecie. Musicie tam pojechać, spróbować. Najbardziej przyjazne miasto dla turystów. Chyba Bergen. Bergen. Dokładnie. Bergen było super. Te kolejki, przyjaźnie. Drogi dla rowerów, no. Kolejki na te wzgórza, dojazd z lotniska pociągiem, tak. Super. I Malaga też była fajna. Malaga też. Tylko pociąg był przeładowany, ale Malaga też dla turysty, czy nie była fajnie przygotowana. Do pierwszego pociągu. Dokładnie. W Maladze było fajne to, że w niedzielę popołudniami był darmowy wstęp do większości miejsc, tych muzealnych i takich, które normalnie mają płatne wyjścia. Najgorsze miasto z perspektywy turysty. Neapol. Neapol. Też, ja też tak uważam. Za głośno. Poszukali nas na bilecie. Dostaliśmy mandat. Same niefajne. No, w każdych bocznych uliczkach już były te śmieci, o których wszyscy mówili, że będą, no były. To nie było aż tak straszne, ale ten hałas, te skutery jeżdżące tymi włoskimi uliczkami. Dokładnie. Szum, no. Trzeba kochać takie klimaty. Dokładnie. No i ostatnie pytanie. Najładniejsza plaża? W Indonezji. No i tam było kilka pięknych plaż. Bo i przy hotelu Lombok na południowym wybrzeżu. Bezludna wyspa. O, Gilikondo. To jest mój typ. Ja tu mam napisane. Gilikondo, bezludna wyspa. Tam ta plaża to było coś pięknego. Bo była i rafa, i piękny piaseczek, wejście do wody. Praktycznie zero ludzi. No, polecamy. Musicie się tam wybrać. No dokładnie. No i to wszystkie pytania. I na tym kończymy nasze podsumowanie. Mamy nadzieję, że 2024 będzie równie owocny jak ten miniony rok. Plany już są. Plany już są. Pierwsza, możemy zdradzić, pierwsza wycieczka w tym nowym roku to Sycylia. Wracamy na Sycylię. Nie możemy się już doczekać raviolo. Raviolo na śniadanie. Pistachio, cornetto, pistachio, espresso. Pizza i makarony. Czekamy na to. No to by było na tyle. Cześć. Do zobaczenia. Pa.